Czemu nie chcesz spać? Dzieci. Także proszę Państwa, czemu nie chcesz spać? Nie chcę spać, bo po co? Dlaczego smutne oczka? Dlaczego na sianku Jezusiczka ułożyli? Dlaczego specjalnie to zrobili, proszę Państwa? Dlaczego Jezusiczek biedny, co jest nieprawdą? Przecież oni na chwilę tylko schronili się tam do tej stajenki. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Dlaczego wszyscy tak z góry się na niego patrzą? Dlaczego nawet osioł taki ważny, jak mówi ksiądz Twardowski w poezji, pod czyim, jakim to wpływem był ksiądz Twardowski, że takie głupoty wygadywał, proszę Państwa? Dlaczego ta tradycja w ogóle świecka, świecko-pogańska, bo to przecież człowiek nad tym już też nie mógł panować, idzie w tym kierunku, żeby osioł i słabość była górą, a Jezus już całkiem na szarym dole. Przecież Jezus w pewnym momencie pozostał nawet sam, że i Piotr zaparł się go, i wszyscy, ale to co najważniejsze, to tego nikt nie podkreśla, bo w tym momencie Jezus Chrystus był z Bogiem, ze swoim Ojcem i uczył wcześniej: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przecież jasne i oczywiste, nawet Słowacki wiedział, że gdy napisał: drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy, Słowacki wiedział, że to jest imię Jahwe, imię Jehowa. A imię Jehowa znaczy ten, który powoduje, że się staje. Imię Jezus natomiast jako pochodna, że to jest od imienia Jehowy, to zbawienie u Jehowy właśnie, zbawienie u Jahwe. Czyli, że Jezus Chrystus przyszedł od Boga Jahwe i był jako ten pierwszy anioł, po rusku mówili archangel, czyli archanioł, czyli pierwszy anioł. Kolosan 1,14. Cała Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, a więc Jezus jest jednak stworzeniem i nie wolno tego było kryć, nie wolno było chować tego przed ludźmi, bo Jezus jest stworzeniem Bożym i nigdy dlatego też nie uważał się za Boga. Nawet do faryzeuszy Jezus Chrystus powiedział: dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, iż jestem synem człowieczym, że jestem synem Bożym, a więc nie samym Bogiem? Bo Choteos to rzeczywiście w Biblii i w literaturze starej biblijnej odnosi się do Boga Jehowy. Choteos, czyli że tak jak w języku angielskim, ten Bóg, czyli ten, the, ten jedyny Bóg. A bez przedimka określonego ho, jeżeli to będzie Bóg, to w Biblii będzie zawsze w sensie pośrednik, czyli tłumaczą bibliści Bóg małą literą jakiś Bóg, w sensie jakiś Bóg. To bibliści mają bardzo dobrze rozpracowane i że dziwne jest, iż ci religianci już nawet XXI wieku nie mogli tego zauważyć i wciskają bóstwo Jezusowi Chrystusowi. Ba, nawet Marii, którą Jezus skrytykował, gdy w Kani Galilejskiej nie mieli wina i ona powiedziała, że wina nie mają. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli Jezus ją skrytykował prawie i publicznie, prawda? Tak samo jak i apostoł Piotr był zganiony, prawda? Że skoro najpierw kreślił i opowiadał wizję, którą otrzymał od Boga prześcieradła z wstępującego z nieba z nieczystymi zwierzętami, jedz, że było do niego powiedziane, że to, co było kiedyś nieczyste, teraz wszystko czyste jest, bo Bóg i pogan do zboru dopuszcza, to dlaczego jesteś taki wściekły na tych pogan, na różnych takich pogan, którzy mieli przyjść do zboru, a on utrudniał, a on ten Piotr ściemniał, czyli że też on nie był wcale jakiś taki i od samego początku niedoskonały, a to jest dogmat zły. Tak samo jak z tymi
trzema królami, to nie byli królowie, tylko to byli po prostu wróżbici, czarodzieje, magowie, astrolodzy, astrologowie. Jak skazać? Tak skazać, proszę Państwa. Skoro szli za gwiazdą, to było samo zło. Biblia mówi, niech w domu u Ciebie nie znajdzie się taki, czy w ogóle u Ciebie, niech nie znajdzie się taki, który przeprowadza syna czy córkę przez ogień, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I to są dosłownie zacytowane wersety z Biblii, które mówiły, że Izraelici mieli zabronione przez Boga Jehowę wróżenia, czarnoksięstwa, takich różnych rzeczy, które praktykowały narody pogańskie, przez które Żydzi, Izraelici przechodzili, chcąc w ogóle dojść do ziemi obiecanej, opływającej w mleko i miód. Także nie wolno, nie wolno, nie wolno. Dina poszła tam, gdzie było nie wolno, nie wolno, nie wolno. Była zgwałcona. Jakim to ona przykładem jest dla nas? Nie wolno, nie wolno, bo powierajcie się tylko w Panu, a już do tego to się nikt nie stosuje, bo nawet i na msze swoje nie chodzą. Dlatego też święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, świadkowie Jehowy, którzy obok gitary stoją, przyjeżdżając tu do Polski, a do Warszawy z Anglo-Ameryki, Białystok, mówią, żebyście chodzili przynajmniej na te swoje msze, nie ziewali, nie lenili się, bo u was codziennie to jest jakieś święto, aby tylko nie pójść do pracy, aby tylko leżeć, bo jeszcze pamiętacie ten system komunistyczny. Czy się stoi, czy się leży, to się należy. No i rzeczywiście tam, gdzie Żydzi nie byli, to oni tylko chcieli wykorzystać, chcieli przeinaczyć. I tak jak jeszcze żył Janek Witek, Maciej Rokita, mówił, że tam, gdzie Żydzi się nie pojawią, wszystko doprowadzą do ruiny, wszystko doprowadzą do upadku, proszę Państwa. I taka prawda. No. Czyli, że Radio Conchita, Top FM, Radio Conchita, Top FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, piąta dochodzi, jest bardzo późno, bardzo wcześnie. Poczekamy, poczekamy, aż te różne takie kolędy przejdą. To wiecie Państwo, kolędy były zawsze najprostsze. Kolędy były zawsze dla ludu, apokryfy też dla ludu. Użytków kabała dla ludu. Poważnych rzeczy, Biblii, Słowa Bożego nikt nie trawił do dzisiejszego dnia, nie, pomimo, że to XXI wiek już, świat kształcony, no ale to jest ten autorytaryzm, to jest taka powierzchowność faryzejska, grobów pobielanych, błyszczących, co dzisiaj właśnie mówimy, z 5 na 6 stycznia 2016 roku. Groby pobielane, czyli coś, co błyszczy, coś, co ma nas oszukać, a my nie mamy się dać. Prawda? To aż bardzo długi jest taki rozdział, 23 w Ewangelii Mateusza. Proszę poszukać odpowiedniki. No i już kończą się te piosenki, kończą się te zaśpiewki z gór, proszę Państwa, co było takie miłe do słuchania i ajajaj, Jezusicek malusieńki, bo to miłe, bo to ładne, oczywiście, że to miłe, ja też lubię posłuchać czasem i Radia Maryja, lubię posłuchać i tych kolęd nawet czasem coś tam podśpiewam, ale bracia w wierze mówią, oj Elżbieto, nie wolno ci Wagnera śpiewać nawet, nie wolno ci Fidelio też śpiewać, proszę Państwa, Beethovena, bo ja tak mówię, że nie, może te wyjątki, może to mi wolno. Nie, nie, nie Elżbieto, w ogóle ci nie jest wolno, a ja tak troszeczkę się wyrywam, troszeczkę do przodu. No, na ten chleb trzeba zarobić, śpiewać, śpiewając w Teatrze Wielkim, śpiewając w operze,
czy w klubach, czy w instytucjach różnych, a to tu, a to w Bydgoszczy, a to w Olsztynie, a to w Poznaniu, czy gdzie, proszę Państwa. Tylko, że tam w Angloameryce Białystok jeszcze sztuka jest najwyższa, ale i tam też śpiewałam w chórach prawosławnych i w Hajnówce, w cerkwi Świętej Trójcy. Pełno zdjęć miałam, proszę Państwa. No, ale jak umarła ta Jadwiga Koszele w Angloameryce Białystok, tam troszeczkę tych zdjęć przepadło. Klatkowy taki człowiek opiekujący się ogromnym bloczyskiem wszystko trzymał, te moje rzeczy, ale okazało się, diabeł to robi. On też umarł, proszę Państwa. Ja tam dzwonię do jego córki, ona mówi, przecież mój tato umarł, on to trzymał rok, pilnował. No ale wiecie Państwo, tam była też gitara, był klawesyn, były bębenki, różne takie rzeczy. Ludzie są łasi na tego typu rzeczy, to takie troszeczkę udawane, troszeczkę zmieniane. Także naopowiadałam się dzisiaj też i w nocy z 5 na 6 stycznia 2015 roku, 16 już, w Radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Pozdrawiam Państwa serdecznie, buziaczki przesyłam i oni tutaj rzeczywiście przesadzają z tymi piosenkami, zaśpiewkami, przyśpiewkami. Proszę Państwa, tutaj Warszawa, powiedzmy, że lubi poważne rzeczy, powiedzmy, no ale paradoksalnie psuje. Mówi polityka, 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 matematyka, 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 matematyka. Nie wolno mówić w ten sposób, bo to trzecia sylaba od końca jest akcentowana i słownik wyrazów obcych języka polskiego przynajmniej mówi o tym bardzo wyraźnie. Słownik języka polskiego mówi, że nie wolno źle akcentować, powinno się dobrze akcentować. Także reklamujemy Państwu choinkę, bawmy się przez cały rok, bawmy się przez cały czas, proszę Państwa. Hulaj dusza, piekła nie ma, huzia na juzia, proszę Państwa. Śpiewajmy, śpiewajmy, śpiewajmy. Choinka przez cały rok, Warszawa. Choinka przez cały rok, Warszawa. Także w ubóstwie, musi być w ubóstwie, bo to jest taka tradycja, żeby to jakoby Pan Bóg się rodzi, że Pan Bóg dzieckiem się stał, Pan Bóg dzieciątkiem. Oj, trele mele morele, jakie to piękne, aby skazić każdą ele. Tylko ja nie dałam się skazić jako jedna, jedyna prawdziwa. Ja mówię, dlaczego oni wszyscy tak uwielbiają podszywać się pod Elżbietę, jak już jedna śpiewała Elżbieta w Teatrze Wielkim, to już każda inna fałszywa. Coka, noka, mówi pa, mówi tak, mówi aha, mówi, że lubię sałatki, a przecież jej rozum nie jest piękny i gładki, bo one żrą dużo mięcha i wtedy, kiedy co i kto nie widzi, bo nawet jedna poszła do proboszczów na parafię, ta służąca Krycha, ta powiedziała, że salceson i szynka jest księdza zagrycha. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. I tak w kółko. Trzeciej Rzeczpospolitej, bo zostaje ogólnie, więc oni zawłaszcza się musiały.